Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Grzegorz Schetyna, poseł Platformy Obywatelskiej, były przewodniczący tej partii, były szef MSWiA, były szef MSZ, były marszałek Sejmu. W końcu dzień dobry, panie marszałku, witam. Dzień dobry panie redaktorze, kłaniam jest, się. Jest porozumienie wstępne póki co rządu z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Te kamienie milowe w KPO dotyczące między innymi sądownictwa zostały już ustalone, jak mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Dla opozycji, panie przewodniczący, to jest powód do radości, zadowolenia, że pieniądze popłyną do Polski, czy powód raczej do smutku, że Komisja Europejska kwestie praworządności, no zdaje się, no traktuje bardziej po macoszemu niż jeszcze jakiś czas temu. Chcielibyśmy wszyscy, żeby te środki po-covidowe, środki europejskie były w Polsce. Ich nie ma. I ja nie mam takiego przekonania jak pan redaktor, że to jest jasne i oczywiste, że one się w Polsce znajdą. Nie, no ja tylko powiedziałem, że to wstępne porozumienie jest, o którym mówił rzecznik rządu, a kiedy będą środki, zgoda, to też absolutnie. No właśnie. Po pierwsze, nie będzie zaliczki, straciliśmy te kilkanaście procent, które wszystkie kraje otrzymały ze względu właśnie na bezmyślną walkę z praworządnością i z niezawisłością sędziów i utrzymywanie Izby Dyscyplinarnej. Nie mamy tych pieniędzy. Mamy porozumienie, jak słyszymy, między Solidarną Polską a PiS-em, Ziobrą a Kaczyńskim, ale efektem tego jest wybór Glapińskiego i tak naprawdę niewiele więcej, bo nie ma prac, komisja nie pracuje nad tym projektem. Miał być Sejm w tym tygodniu, gdzie mieliśmy o tym decydować. Będzie komisja w czwartek po południu, więc tak naprawdę jeszcze nic się nie zdarzyło. I trąbienie, tutaj uruchomienie fanfar, że wszystko jest okej i że czytam te komunikaty rządowe o kamieniach milowych. Nie ma kamieni milowych, nie ma projektu. Ta sprawa nie jest zamknięta, ona jeszcze będzie trwała ze względu na wojnę domową w Zjednoczonej Prawicy i na to, że naprawdę PiS chce walczyć z niezależnością sądów, naprawdę chce sędziów dyscyplinować, naprawdę dla nich jest to chyba ważniejsze niż pieniądze, które Polska, polskie firmy, przedsiębiorstwa, polskie samorządy powinny otrzymać. To, panie marszałku, jak tak jesteśmy przy tych ważnych i ważniejszych, najważniejszych sprawach, to jak pan zagłosuje, jeżeli chodzi o ten prezydencki projekt? No bo no, zdaje się, że dla Brukseli jest on wystarczający i spowoduje uruchomienie tych środków z Krajowego Planu Odbudowy, z Funduszu Odbudowy. Pan zagłosuje za tym projektem, Platforma zagłosuje za tym projektem, powinna to zrobić? Ale nie wiemy, jakie będą poprawki, nie wiemy, jaki będzie ostateczny wariant. Ja uważam, że akurat w takiej sprawie powinna władza, rząd powinien rozmawiać z opozycją, bo rzecz dotyczy pieniędzy dla nas wszystkich. Nie ma rozmowy z opozycją. Jest, tak jak powiedziałem, nieskuteczne zwoływanie komisji i praca, która miała się dokonać komisji, ona nie jest prowadzona. I teraz, jeżeli będzie taki projekt, który zagwarantuje, tak jak powiedziałem, zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, przywróci sędziów, to wtedy jest możliwość, że opozycja zagłosuje za. Ale nie mam takiego wrażenia. Ale projekt w takim kształcie, jakim jest. To jest taki projekt, który może pan poprzeć? To jest projekt, o którym można rozmawiać i na podstawie którego można budować porozumienie gwarantujące niezawisłość sędziom i likwidację Izby Dyscyplinarnej i przywrócenie sędziów, którzy zostali odsunięci. To jest możliwe. Jeżeli uda się ustalić takie rzeczy, jeżeli to będzie zbliżone do tej formuły, która jest teraz, to będziemy, myślę, że opozycja jest w stanie poprzeć. Natomiast nie mam żadnej pewności, że taki będzie finał, że takie będzie ostateczne głosowanie będzie takie, o którym mówimy dziś. Czyli w takim kształcie, w jakim projekt wyszedł z Kancelarii Prezydenta i trafił do Sejmu, opozycja Platforma Obywatelska jest w stanie go poprzeć? Nie, jest w stanie pracować nad nim i budować nad nim gwarancje, o których mówiłem wcześniej. To jest temat do wspólnej pracy. Tak, ten projekt daje takie możliwości. Natomiast nie jest finalnym aktem, dlatego nie można przesądzać,
czy będziemy nad nim głosować, czy nie. Panie marszałku, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, no, po swoim powrocie prawie rok temu już do Polski, no, wyprowadził Platformę Obywatelską na prostą, zdystansował Szymona Hołownię i jego formację, no ale dystansu do Prawa i Sprawiedliwości całego nie odrobił. Sporo jeszcze brakuje. Ten plan minimum, zdaje się, udało się tylko wykonać. Liczył pan na więcej, jeżeli chodzi o Donalda Tuska? No, liczyłem na to, że uratuje Platformę Obywatelską, bo przypomnę, że kiedy wracał, Platforma miała około 12% w sondażach. Nie była, nie tylko, że nie była liderem opozycji, ale była na takim zjeździe sondażowym. Mhm. I to na pewno zrobił. Czyli jest Donald Tusk uratował Platformę Obywatelską, pod takim zdaniem pan by się podpisał? Na pewno tak. W tej sytuacji to mam 100% przekonania co do tego. Jest pytanie, że teraz jako szef największej partii opozycyjnej na jego barkach spoczywa stworzenie koalicji, pomysłu politycznego na to, żeby wygrać wybory. Nie wystarczy dominować po stronie opozycyjnej, jeśli chodzi o sondaże. Trzeba wygrać wybory za półtora roku, wybory parlamentarne do Sejmu, Senatu, zbudować koalicję, zbudować te relacje z innymi środowiskami i ugrupowaniami politycznymi. To jest rzeczywiście trudne i wielkie wyzwanie. Ale nikt nie chce tej koalicji tak bardzo jak Platforma, panie marszałku, chyba. No bo Platforma chce wygrywać i wie, myślę, że te doświadczenia nasze, moje także osobiste, jeśli chodzi o Senat, o zbudowanie koalicji, czy europejskiej wcześniej, obywatelskiej jeszcze wcześniej, potem paktu senackiego, no to ten Senat dzisiaj funkcjonuje normalnie, dlatego że udało nam się znaleźć porozumienie. I Platforma wie, jak to robić. Jestem przekonany, że Tusk także pójdzie tą drogą i taką koalicję zbuduje. Koalicję zwycięską. Czyli dał Grzegorz Schetyna przykład Donaldowi Tuskowi, jak ma zwyciężać. Nie, to jest inna sytuacja. Też proszę pamiętać, że ordynacja senacka jest dużo łatwiejsza niż sejmowa. Tutaj potrzebujemy więcej dobrych pomysłów, jeszcze więcej zaufania, podstawy programowej, dobrego takiego otwarcia, że wszyscy liderzy innych ugrupowań także chcą, zgadzają się na to, żeby tę podstawę programową przyjąć, żeby miejsca listy na listach podzielić. To nie jest łatwa robota. Proszę, no, szczególnie to ostatnie, domyślam się. Miejsca na listach to łatwa robota nie jest. Panie marszałku, jeszcze jedna sprawa. No, dzisiaj Platforma Obywatelska pozycjonuje się jako taka partia, no, mocno antyrosyjska w tym kontekście, w tej rzeczywistości, jaką teraz mamy. Zarzucacie rządzącym, że no są za bardzo, za płytko, za wolno reagują, jeżeli chodzi o sankcje, kwestie dotyczące surowców. No, tymczasem to nikt inny, tylko Platforma Obywatelska na początku swoich rządów doprowadziła do resetu stosunków z Rosją i to jest też fakt chyba, który trudno jest, panie marszałku, negować. Czy to był błąd z perspektywy tych kilkunastu lat? Ale proszę pamiętać, że wtedy rok 2007, ale 2008, po tym jak prezydentem Stanów Zjednoczonych został Barack Obama. I Gruzja też dużo wtedy była. Ten reset nie został zatrzymany po Gruzji, panie marszałku. Tak, to może mimo Gruzji, mhm. Tak, bo Gruzja przecież... Gruzja to połowa roku, a reset wcześniej, wizyta Kerry'ego w Moskwie. Świat szukał, ja uważam, że inspirujące najbardziej dla wolnego świata było wtedy zachowanie Obamy i takie podejście. Ten reset do słownika politycznego 2008 roku wprowadzili Amerykanie. Pamiętam to jak dziś. I dlatego no, wszystkim wydawało się, że można resetu z Rosją szukać. A jak się skończyło, to wszyscy widzimy. No tak, więc czy to nie był błąd parunastu lat, panie marszałku? I ta polityka amerykańska, ale proszę zobaczyć, to są współpracownicy, w dużej części to są współpracownicy, to są pracownicy i Departamentu Stanu i Białego Domu, którzy wtedy byli blisko Obamy i mieli wpływ na tę politykę zagraniczną amerykańską i dzisiaj tak bardzo, właśnie może tak bardzo, dlatego tak bardzo są nie chcę powiedzieć antyrosyjscy, ale są tacy stanowczy wobec tej wojennej polityki Rosji. Tak bardzo, tak twardo o tym mówią i tak bardzo mocno egzekwują te podstawowe założenia, tak mocno wspierają NATO. No ale my chyba samodzielną politykę prowadziliśmy. Stany Stanami, ale chyba no, rząd Platformy Obywatelskiej sam diagnozował ówczesną sytuację robił to, co Stany Zjednoczone, prawda? Nie, ale ja mówię o pewnym klimacie, który był w polityce światowej. Jasne. Że wydawało się, że to jest możliwe. Ja nie mówię, że to było dobre, ale staram się
zobaczyć przyczyny, które mogły doprowadzić do takiego stanu, w którym po prostu szukano lepszego rozwiązania. To jeszcze jedna sprawa, panie marszałku. Daniel Obajtek dzisiaj publikuje na Twitterze dokument Ministerstwa Skarbu z 2011 roku i pisze: panie Donald Tusk, czyli za pana rządów chcieliście sprzedać nie część stacji, ale pakiet kontrolny całego Lotosu z rafinerią rosyjskiej firmie przejętej za chwilę przez Rosnieft lub dwóm muzykom łączonym z Kremlem. No, chodzi o dokument, w którym właśnie jest wstępna zgoda na sprzedaż między innymi rosyjskiemu koncernowi TNK BP Lotosu. Jak pan marszałek to komentuje? Żeby być precyzyjnym, to nie jest wstępna zgoda, to jest sugestia do prowadzenia dalszych negocjacji. To prowadzą dwie firmy konsultingowe. To są dokumenty, które otrzymuje Ministerstwo Skarbu, a wszystko dzieje się w porozumieniu z zarządem Lotosu. Nie przesądzam, bo widzimy tylko dokument jeden, nie znamy całej korespondencji. No, ale znamy też słowa Donalda Tuska, który nie widział też przeciwwskazań dla tego, żeby Rosjanom sprzedać Lotos, prawda? Ale jednak proszę zobaczyć, że nic do niczego nie doszło. Ta transakcja, jeżeli miałaby się spełnić, to do to nie doszło. Nie było żadnego podpisania. Nikt niczego nie oddał. Widocznie te propozycje nie były na tyle wiarygodne i były na tyle groziły oddaniem suwerenności i podmiotowości Lotosu, że nikt tych rozmów na poziomie Ministerstwa Skarbu nie podjął. Natomiast zupełnie inaczej jest teraz, bo teraz dzisiaj oddajemy właśnie MOL-owi stację, oddajemy stację Lotosu i tracimy niezależność i podmiotowość tej firmy. I kropkę tu już musimy postawić. Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu marszałkowi życzę. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego państwu, dobrego. Dziękuję państwu bardzo. Życzę udanego dnia. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej programem Ekspres Biedrzycki. Dzień dobry Państwu, to jest program Ekspres Biedrzycki. Kamila Biedrzycka, witam Państwa w poniedziałek. Nowy tydzień, małe kłopoty techniczne, ale mam nadzieję, że za chwilkę się ich pozbędziemy. Mam nadzieję, że Państwo mnie słyszą bez większych przeszkód. Proszę o znak sygnał, czy Państwo mnie słyszą, czy mnie nie słyszą. Dzisiaj Państwa gośćmi Jan Maria Jackowski, senator niezależny, do niedawno senator Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy oczywiście rozmawiać o sytuacji wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Coraz słabszej sytuacji politycznie. Ostatnie sondaże nie dają nawet PiS-owi zwycięstwa z Konfederacją, gdyby chciało Prawo i Sprawiedliwość sprawować rządy. Ipsos przeprowadził badania w dniach 11-12 maja i okazuje się, że na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby głosować 35% respondentów. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26%, na trzecim Polska 2050 z wynikiem 13%, później Lewica 9%, Konfederacja 7% i PSL Koalicja Polska z wynikiem 4% poparcia, czyli nie przekracza PSL progu wyborczego w tym badaniu. Okazuje się jednak, że kiedy już przełożymy te wszystkie głosy na mandaty, to PiS miałoby 205 posłów, Koalicja Obywatelska 134 i tak dalej, mówiąc krótko. Gdyby nawet sumować
zablokować. Głosy Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji to nie byliby w stanie rządzić, nie mieliby nawet wspólnie większości. To świadczy o tym, że rzeczywiście Jarosław Kaczyński być może nie zdecyduje się w najbliższym czasie na przedterminowe wybory. To jest temat oczywiście, o którym mówimy bardzo, bardzo od bardzo, bardzo dawna. No, niemniej oczywiście są też tacy, którzy stawiają tezę, że sytuacja jest bardzo trudna, a będzie jeszcze trudniejsza, więc być może taką ucieczkę do przodu Jarosław Kaczyński będzie chciał zrobić. Ja osobiście absolutnie w to nie wierzę, ale na temat właśnie takich politycznych, wewnętrznych tarć z Janem Marią Jackowskim będziemy rozmawiać i z panią profesor Anną Siewierską-Chmaj także. Okazuje się bowiem, że Jarosław Kaczyński ma plan na utrzymanie władzy. PiS planuje zorganizować bardzo dużą konwencję w przyszłym miesiącu, która zainauguruje objazd polityków po kraju. No, chyba nic nowego. Objazd polityków, jak świat światem znany i stary jest. No, niemniej bardzo często rzeczywiście przynosi jakieś profity polityczne. Z informacji Polskiej Agencji Prasowej wynika, że PiS planuje tę dużą konwencję, o której państwu wspomniałam, zorganizować w przyszłym miesiącu, czyli w czerwcu. Ma tam się oczywiście pojawić Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i oni obaj mają jeździć po Polsce i przekonywać do tego, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, na którą warto w obecnej sytuacji postawić. No i na pewno będą też przekonywać, że wszystkie problemy, z którymi się borykamy, jak na przykład inflacja czy zmiana zasad płacenia podatków w środku roku podatkowego, to nie jest wina Prawa i Sprawiedliwości, ale jakichś innych sił, które próbują PiS-owi podstawić politycznie nogę. To taka złośliwość lekka z mojej strony. Czy działki państwa Morawieckich były powiązane z aferą taśmową, drodzy państwo? Mamy tak zwaną grupę przejmującą nieruchomości. Gazeta Wyborcza dzisiaj pisze o tym, że biznesmen, który wyłożył pieniądze na odkupienie działki od żony premiera Mateusza Morawieckiego, pamiętają państwo pewnie tę sytuację, wraz z grupą swoich wspólników od lat przejmuje nieruchomości po banku BZWBK, którego to prezesem był Mateusz Morawiecki, jak państwo zapewne także pamiętają. Sprawa ta prowadzi do jednego z wątków afery taśmowej. Chodzi o zeznania jednego z kelnerów, który twierdzi, że istnieje taśma dowodząca, że Morawiecki dyskutował o zakupie nieruchomości na tak zwane słupy. W 2018 roku Onet jako pierwszy dotarł do tych zeznań. Zachęcam państwa, żeby zapoznać się z tą publikacją. Oczywiście dzisiaj także będziemy te kwestie komentować, ale nie zapomnimy także o Ukrainie. O Ukrainie będziemy rozmawiać z panem generałem Mieczysławem Cieniuchem, czyli byłym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Będziemy oczywiście mówić o perspektywach rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo jak państwo wiedzą, dzisiaj prawdopodobnie Finlandia będzie już w swoim parlamencie głosowała tak bardzo formalnie kwestię wniosku o rozszerzenie NATO, przyjęcie Finlandii właśnie w szeregi sojuszu. W ślad za Szwecją zapewne pójdzie, za Finlandią zapewne pójdzie Szwecja. Pytanie tylko, czy planów wszystkim nie pokrzyżuje prezydent Turcji Erdoğan, który ostatnio wypowiedział się dość krytycznie na temat planów rozszerzenia NATO, ale eksperci i mądre głowy twierdzą, że to jest tylko taka gra Erdoğana, obliczona oczywiście na umocnienie Turcji w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, że oczywiście taka kwestia pewnej gry politycznej, wynegocjowania dla siebie jakichś dodatkowych fruktów, tak to nazwijmy, i że ostatecznie jednak Turcja także zgodzi się na rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Temu oczywiście wszystkiemu przygląda się wściekły Władimir Putin, który chciał doprowadzić do rozbicia NATO i rozbicia Unii Europejskiej, a chyba trzeba przyznać, że nikt tak jak on nie spowodował, że obie te wspólnoty się wzmocniły. NATO w sposób szczególny, więc niedługo już nie 30 państw, ale 32 prawdopodobnie. Jak to może wpłynąć na bezpieczeństwo w naszym regionie? O tym z generałem Cieniuchem, ale oczywiście będziemy mówić także o tym, co dzieje się w dalszym ciągu, drodzy państwo. To jest rzecz absolutnie niesłychana. W Azowstalu, czyli w tych zakładach w kombinacie metalurgicznym w Mariupolu, tam w dalszym ciągu bronią się jeszcze żołnierze ukraińscy, ale ich sytuacja jest absolutnie tragiczna. Coraz więcej mamy takich informacji mówiących o tym, że na przykład oni mają jedną szklankę wody na wszystkich, że nie mają leków, że są tam praktycznie już wszyscy ranni w
bardziej lub mniej dolegliwy sposób, no ale w większości też opowiada się o tym, że mają amputowane kończyny. Nawet w przypadku niewielkich ran i bez znieczulenia po prostu kroją tych ludzi na żywo. No nie ma co owijać w bawełnę. Nie ma leków, nie ma wody, nie ma jedzenia. Łyk wody przypada dla każdego na mniej więcej 6-7 godzin. Co 6-7 godzin, więc rzeczywiście żony tych żołnierzy, którzy bronią Azowstalu, bardzo mocno apelują do światowej opinii publicznej o to, aby pomóc ich ewakuować z Azowstalu. Właśnie, przyglądamy się dość bezsilnie całej tej sytuacji. Jedyne, co możemy robić, to trzymać kciuki, żeby jakoś ta sytuacja się uspokoiła. I dla Państwa jeszcze jedna, a właściwie dwie informacje. Skoro już przy Mariupolu jesteśmy, to przekazujemy tylko informację od dowódcy pułku Azow, który także w Azowstalu jest, że obrońcy Mariupola zabili około 6000 ruskich żołnierzy. I jeszcze jedna informacja dotycząca bardzo długiej, podobno, telefonicznej rozmowy Olafa Scholza, czyli kanclerza Niemiec, z Władimirem Putinem. Po tej rozmowie Olaf Scholz napisał na Twitterze tak słowa, dokładny cytat. Trzy rzeczy z mojej dzisiejszej długiej rozmowy telefonicznej z Putinem. Na Ukrainie musi jak najszybciej dojść do zawieszenia broni. Twierdzenie, że rządzą tam naziści, jest fałszywe. No i zwróciłem mu uwagę na odpowiedzialność Rosji za sytuację żywnościową na świecie. Podczas rozmowy Władimir Putin miał powtórzyć, że strona ukraińska rażąco łamie normy międzynarodowego prawa humanitarnego, a ukraińskich żołnierzy określił mianem bojowników wyznających ideologię nazistowską, czyli gadał dziad do obrazu, obraz nierazu. Tak to w tej chwili wygląda, drodzy Państwo, i nic nie wskazuje na to, żeby ktokolwiek był w stanie dotrzeć do Władimira Putina. Tyle, jeżeli chodzi o aktualności. Rozpoczynamy już serię naszych dzisiejszych rozmów. Jan Maria Jackowski na początek, zapraszam. Jeżeli ktoś chciałby z Państwa obserwować, na czym polega budowa oligarchii w mikroskali, bo my nie mamy do tego skali, tak jak w Rosji, to dokładnie będzie budowana oligarchia. Wszystko, co zostało przy tym głównym korycie, zostało już zajęte. Wszystkie miejsca są obsadzone, nawet są już zastępcy z tyłu, a jest duża grupa, która chciałaby tam pochrumkać trochę jeszcze. Mhm. W związku z tym jesteśmy w fazie budowania oligarchii, no na podstawie partyjnej, bo jak ktoś dostanie region, to powie... Ale to Kaczyński buduje oligarchię? Tak, oczywiście. Pamiętajmy, że wybory musi wygrać aparat. Oni muszą chodzić, agitować, rozmawiać. Armia nie idzie na pustych żołądkach. Armia musi być najedzona. Napoleon się o tym przekonał. W związku z tym, ponieważ Kaczyński już nie ma za bardzo co porozdawać, bo zostało wszystko rozdane i to trochę poszło w dół w tej hierarchii, no to najprościej jest zrobić podział partyjny. Uzasadnić można zawsze. No i teraz, jeżeli ktoś do tej pory nie był szefem regionu, a będzie szefem regionu, nawet mniejszego, mam radą, Grójec, z tego co tam widziałem, no to będzie jeszcze bardziej aktywny, bo będzie wiedział, że może liczyć. I to jest ciekawe, że ewidentnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość przestawiło się na tryb wyborczy i wszystko będzie temu podporządkowane, a opozycja chyba się wybiera na wakacje. Państwa gościem Jan Maria Jackowski, senator niezależny. Dzień dobry, panie senatorze, kłaniam się. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie senatorze, to proszę mi powiedzieć, jest życie poza PiS-em, czy go nie ma? Oczywiście, że jest. Ja, nic się w moim życiu nie zmieniło, jeżeli chodzi o wykonywanie mandatu senatora. Jestem nadal bardzo aktywny na forum Senatu. Jestem też bardzo aktywny w moim okręgu wyborczym. Uczestniczę w ważnych wydarzeniach i podejmuję interwencje w imieniu mieszkańców. I z punktu widzenia moich wyborców, czyli ja jestem senatorem z subregionu ciechanowskiego, czyli z północnego Mazowsza, czyli powiaty żuromiński, mławski, przasnyżski, ciechanowski i płoński, nic się nie zmieniło. Zmieniło się tyle, że po prostu nie jestem członkiem klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, ale z punktu widzenia wyborców i mojej aktywności to nie ma dla nich większego znaczenia. Panie senatorze, a nie żałuje pan, że się stało tak, jak się stało, że te pańskie drogi z Prawem i Sprawiedliwością się rozeszły? Czy raczej patrząc na to, co w tej chwili się dzieje, jakie decyzje podejmuje obóz władzy, to raczej pan się cieszy, że nie musi być już z tym obozem kojarzony? No, ja przegrałem walkę o
naprawę sytuacji. Ja nawet w rozmowach z panią przecież nie ukrywałem, że ta moja krytyka czy uwagi pewne dyskusyjne w stosunku do różnych pomysłów czy sposobu działania obozu rządowego, no miały na celu przede wszystkim korektę kursu. I pani mnie wielokrotnie zresztą pytała w swoich wywiadach, czy jak mi jest... Jak długo jeszcze, tak. I niestety tę walkę przegrałem. Mówię niestety dla tego projektu, który uważałem, że był na początku w 2015 roku bardzo dobrym projektem. Był projektem, który wzbudził ogromne poparcie społeczne, bezprecedensowe wygranie wyborów w roku 2015. Co w 2019 został ten sukces, choć nie na taką skalę, potwierdzony, co też świadczyło dobrze po 4 latach rządu, a wiadomo, że rządzenie generalnie zużywa obozy władzy. No a się okazało, że jednak następuje i odejście od programu, i odejście od zasad, które były głoszone, i jest byle jakość tego rządzenia, chaos pewien, i jak o tym mówiłem, po prostu tutaj tych zmian nie było, więc zamiast wykluczyć błędy, wykluczono mnie z obozu rządzącego, chociaż byłem chyba jednym z najbardziej takich ideowo zaangażowanych w ten projekt parlamentarzystów. Przypomnę, że przecież zręby programu Prawa i Sprawiedliwości powstały między innymi na podstawie moich książek jeszcze sprzed wielu, wielu lat, Bitwa o Polskę, Bitwa o Prawdę czy innych. I echa tych książek również w programie Prawa i Sprawiedliwości się znajdowały. A więc jestem człowiekiem, który ideowo jest związany z centroprawicą od wielu, wielu lat. Natomiast ja uważam, że należy się szacunek dla instytucji państwowych, należy się oczywiście szacunek dla wartości, którym jestem wierny, i tych, które uważam za niezmienne i sprawdzone od pokoleń. Natomiast nie może być tak, że po prostu obóz rządzący odchodzi od tych deklaracji i powoli po prostu staje się czystą partią władzy, która dla władzy jest w stanie zrobić bardzo, bardzo, bardzo wiele. No właśnie, panie senatorze, dla utrzymania uważa pan dzisiaj, że Jarosław Kaczyński jest w takim momencie swojej politycznej kariery, że dla niego interes partyjny, interes wewnętrzny jest ważniejszy od interesu państwa? Oczywiście pytam w kontekście pieniędzy z Unii Europejskiej i decyzji, które Jarosław Kaczyński podejmuje, i swobody działania, którą daje Zbigniewowi Ziobrze. No niewątpliwie sprawa pieniędzy unijnych ma kluczowe znaczenie dla w ogóle pomyślenia o jakichkolwiek szansach na wygranie trzecich rzędu wyborów parlamentarnych. Bez tych pieniędzy trudno sobie wyobrazić, żeby było masowe poparcie dla obozu rządzącego. I sądzę, że tutaj zwycięża po prostu pragmatyzm. No, Unia Europejska dość konsekwentnie stoi na swoim stanowisku i stąd próba jakiegoś znalezienia takiego wyjścia z tej sytuacji, żeby temu twardemu elektoratowi nie pokazać, że jednak pewne atrybuty suwerenności, o których mówi Zbigniew Ziobro bardzo czytelnie, zostają mimo wszystko utrzymane, choć przyjmujemy warunki, jakie stawia Komisja Europejska czy struktury brukselskie. I z tego punktu widzenia to było właśnie takie przyciąganie całej tej sytuacji. No i widać wyraźnie, że w końcu nawet i Komisja Europejska chyba jest zmęczona tą całą dyskusją. Chce już to zamknąć, tym bardziej, że biegną terminy, tak? Jeżeli te środki nie zostaną uruchomione w tym roku, to już w ogóle możliwość uruchomienia tych środków staje pod znakiem zapytania, mówię, w następnych latach. I tak, z tego panie senatorze, tylko ja przerwę na chwilkę, bo nie chciałam, żebyśmy wprowadzali naszych widzów w błąd, tak jak próbował to robić chyba, mam takie wrażenie, rzecznik rządu pod koniec ubiegłego pracującego tygodnia, ponieważ to takie wstępne porozumienie to jeszcze nie jest porozumienie, wbrew temu, co on próbował, jak próbował przekonywać opinię publiczną, prawda? To jest tylko gdzieś tam na poziomie spotkań roboczych, a ta najmocniejsza sytuacja jeszcze jest przed nami. Tak jest, ale widać wyraźnie, że jeżeli chodzi o warstwę polityczną, ja nie wnikam w merytoryczną, tak? Czy nastąpi realizacja tych wyroków Trybunału
tego, który przeciwko Polsce podjął wyroki, czy te postulaty związane z likwidacją, no, czy zmianą dotyczącą Krajowej Rady Sądownictwa, czy sposobu kreowania sędziów w Polsce. Pomijam te kwestie, bo tu będzie spór zapewne między obozem rządowym a Komisją Europejską nadal. Natomiast ja mówię tutaj o warstwie politycznej. Z punktu widzenia politycznego, a w Komisji Europejskiej też zasiadają politycy, a nie tylko urzędnicy czy prawnicy, którzy szczegółowo się zajmują kwestiami stricte i wyłącznie merytorycznymi. No po prostu jest jakiś taki w tej chwili wobec jeszcze wojny na Ukrainie klimat, żeby jednak szukać jakiegoś porozumienia. I tutaj proszę zauważyć, że z tych wstępnych, mam pani rację, to jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzenie, że tak, te środki zostały uruchomione. To nie jest jeszcze formalna decyzja, że KPO zostało zatwierdzone. Panie senatorze, ale nie odpowiedział pan troszkę na moje pytanie, bo moje pytanie zaczęło się od tego, czy dla Jarosława Kaczyńskiego w obecnej sytuacji ważniejszy jest interes partyjny niż interes całego narodu w kontekście pieniędzy unijnych. Ja myślę, że dla Jarosława Kaczyńskiego partia jest niezwykle ważna i utożsamia interes partii z interesem państwa polskiego i ma taką perspektywę patrzenia. Zresztą od początku, jak obserwuję, a znam przecież pana prezesa od kilkudziesięciu lat. Dla niego zawsze czy porozumienie centrum, czy później Prawo i Sprawiedliwość, gdy było tworzone, partia dla niego była zawsze bardzo, bardzo, bardzo ważna i nie sądzę, żeby no, u szczytu swojej kariery politycznej, mając taki dorobek polityczny, nagle zmienił poglądy w tym zakresie. Panie senatorze, a czy pan uważa, że Zbigniew Ziobro powinien w dalszym ciągu być ministrem, prokuratorem generalnym, czy jednak skłania się pan ku opinii byłych prezydentów, czy też opozycji, którzy twierdzą, że jest to największy polski szkodnik w tej chwili, jeżeli chodzi o politykę, rzecz jasna? To są oceny panów prezydentów. Natomiast perspektywa Jarosława Kaczyńskiego jest taka, czy zdecydować się na rząd mniejszościowy, a pamiętam doskonale, bo ja byłem posłem Akcji Wyborczej Solidarność, kiedy Jarosław Kaczyński no, był posłem w tym Sejmie trzeciej kadencji w latach 97-2001 i mieliśmy okazję wielokrotnie rozmawiać na ten temat i dokładnie obserwował rozpad AWS-u. I wtedy, kiedy, jak pani pamięta, Unia Wolności wyszła z rządu i AWS i premier Buzek stanął na czele rządu mniejszościowego. I dla Jarosława Kaczyńskiego rząd mniejszościowy to jest katastrofa, to jest klęska. I z tego punktu widzenia dla niego wykluczenie z obozu rządzącego Solidarnej Polski no jest krokiem już ostatecznym z ostatecznych. To już jeżeli absolutnie nie będzie żadnego innego pola manewru. I tak sądzę, oceniasz tę sytuację. Tak, ale i ja myślę, panu zadałam też, że pytanie o pana poczucie. Panie senatorze, ja zapytam o pańskie poczucie. Czy pan uważa, że Ziobro jest szkodnikiem dzisiaj, czy nie? Ja uważam, że polski rząd powinien mówić jednym głosem, powinien w tej chwili bliżej współpracować z opozycją, powinien przygotowywać nasz kraj, bo my tak trochę żyjemy, jakbyśmy... Czyli nie odpowie mi pan wprost? Pani wprost w tym sensie nie odpowiem, że wydaje mi się, że w obozie rządzącym nie bardzo jest kandydat, który byłby w stanie zastąpić Zbigniewa Ziobry na fotelu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. I to jest sytuacja taka, która powoduje, że to jest no, coś, co się określa mianem złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. Więc to jest ten związek Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości. I od początku uważałem, że wszystkie te spekulacje o przedterminowych wyborach i tak dalej, to są bardziej takie PR-owo-socjotechniczne zagrywki w przestrzeni publicznej, żeby wytworzyć pewną atmosferę napięcia, ale w gruncie rzeczy było wiadomo, że jakiś modus vivendi w tej sprawie musi się po prostu dokonać. Bo ja pani powiem inaczej. Powiem pani w ten sposób. Otóż nie jest tak, że Zbigniew Ziobro realizuje swoją autorską politykę w zakresie wymiaru sprawiedliwości,
a prezes ją musi tolerować, bo po prostu taki jest układ polityczny. W gruncie rzeczy poglądy prezesa na wymiar sprawiedliwości, na sędziów, na sposób działania wymiaru sprawiedliwości, to jest jego konik od początku lat 90. Wielokrotnie na ten temat się wypowiadał. I w gruncie rzeczy, ja nie wiem, czy Zbigniew Ziobro bardziej mówi tekstami Jarosława Kaczyńskiego, czy przemyśleniami Jarosława Kaczyńskiego, czy odwrotnie, czy one się w jakiś sposób uzupełniają. Więc to też nie jest tak, że prezes Jarosław Kaczyński jest absolutnie przeciwny tym kierunkom zmian, które proponuje minister sprawiedliwości, bo przecież w takiej sytuacji klub Prawa i Sprawiedliwości nie popierałby tych wszystkich zmian, które do tej pory się dokonały. Panie senatorze, ostatni sondaż przeprowadzony przez Ipsos pokazuje, że chyba jednak Polakom nie bardzo ta polityka się podoba, ponieważ według symulacji tutaj przeliczenia ewentualnego poparcia na mandaty okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość nie byłoby w stanie rządzić nawet z Konfederacją, więc wydaje się, że no, rzeczywiście chyba trzeba będzie zmienić kurs. Mówi się o tym, że Jarosław Kaczyński ma ruszyć w Polskę. Ma to zrobić także Mateusz Morawiecki. Wiadomo, że kiedy sondaże spadają, to z reguły Prawo i Sprawiedliwość radziło sobie właśnie tym wyjechaniem w Polskę. Tylko ja nie wiem, jak pan sądzi, co Jarosław Kaczyński usłyszy od Polaków, zakładając, że te spotkania nie będą ustawkami? No, po pierwsze to, co każdy z nas, parlamentarzystów, słyszy. No więc drożyzna, samorządowcy narzekają na brak środków, ponieważ zmniejszają się dochody samorządów. A w przypadku samorządów wiejskich, ja akurat reprezentuję taki okręg, w którym jest dużo samorządów wiejskich, gdzie mają budżet rzędu 10 milionów na całą gminę i to uszczerbek w postaci miliona czy dwóch milionów w takim budżecie, to jest po prostu, no, mówiąc delikatnie, katastrofa z punktu widzenia realizacji tych zamierzeń. Więc to na pewno usłyszy. No i koszty życia, koszty paliwa, kwestie związane z wysokimi cenami środków produkcji. Ja akurat reprezentuję okręg rolniczy, a więc wszystkie te żale i pretensje środowiska rolniczego i producentów żywności w stosunku do administracji rządowej, a przede wszystkim ceny produkcji, nieopłacalność tej produkcji. No i to jest cały konglomerat tych spraw, z którymi Polacy się w tej chwili zmierzają. Ale temat numer jeden, niewątpliwie, to jest inflacja i drożyzna. I on dotyka zarówno struktur państwa, których koszty funkcjonowania są coraz wyższe, a budżety tych instytucji są jakie są, ale też dotyka przede wszystkim obywateli, którzy patrzą z miesiąca na miesiąc, bo to jest ta inflacja, to jest taka w pewnym sensie trochę niewidzialna pętla, która się na szyi zaciska i teoretycznie tego nie widać, ale z miesiąca na miesiąc odczuwamy, że mamy coraz mniej dostępu do powietrza, czyli do jakiejś pewnej możliwości zapewniania swoich potrzeb życiowych. Także z tego punktu widzenia to na pewno nie będą łatwe rozmowy. A jeżeli chodzi o świat biznesu, no to niestabilność. No, pani redaktor, nikt dziś w Polsce nie wie, jaki finalnie zapłaci podatek za rok 2022. Ani pani, ani ja, ani nikt z naszych odbiorców, bez względu na to, co robi, czy prowadzi działalność gospodarczą, jest na umowie o pracę, jest na jakimś umowie zleceniu, czy jakiś inny sposób organizuje sobie zarobkowanie na życie. Po prostu nikt tego nie wie, bo my mamy w parlamencie ustawę, która znowu zmienia system podatkowy w Polsce. Ma być 12% podatku w pierwszej grupie, ale od 1 stycznia, choć ustawa wejdzie w życie z datą 1 lipca, były jakieś naliczenia związane z ulgą dla tak zwanych średniej klasy. Jak to wszystko będzie wyglądało? Jak te PIT-y będą wyglądały? To jest po prostu zagwozdka. No, kto ma trochę jakiegoś takiego troski o te sprawy, no to po prostu jest zaniepokojony taką sytuacją. Nie może tak państwo działać. Panie senatorze, a dlaczego tak działa? Co się takiego wydarzyło, że Prawo i Sprawiedliwość zafundowało nam taką gospodarczą, podatkową jazdę bez trzymanki? Jaki jest tego powód, pana zdaniem? Czy to jest kwestia zużycia władzy już właśnie? Czy to jest kwestia po prostu braku ludzi, którzy mają odpowiednie wykształcenie i kompetencje do tego, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Jaka jest tego przyczyna? Bo teoretycznie to się wydaje zupełnie absurdalne.
To jest absurdalne, ma pani rację i teraz powiem tak. No to jest przede wszystkim brak kompetencji i wyobraźni. No przecież ten Polski Ład był prezentowany jak jakaś prezentacja na zebraniu korporacyjnym. Wiecie, rozumicie, tu jest trawa, ale za chwilę tu będą drogi, tu lotniska będą. Wszystko pięknie wygląda, tylko jak to będzie finansowane, jak to będzie zorganizowane, co będzie z wykupami i tak dalej. W ogóle o tym nie mówiono. Ja tak mówię metaforycznie trochę w przenośni na ten temat. I po prostu dzisiaj mija, zdaje się, rok, odkąd Polski Ład został zaprezentowany, z jakim szumem propagandowym, że to jest polski sen, tak nawiązanie tego amerykańskiego snu. Że koło, to zamachowe, nie... koło zamachowe, takie słowa padały. Że to po prostu rewelacja będzie. To zupełnie przypominało propagandę, jak wprowadzano zmiany emerytalne, że polscy emeryci pod palmami będą po prostu w Egipcie, w Tunezji, wszędzie odpoczywać i w ogóle te emerytury będą niezwykłe. Mniej więcej to była taka propaganda. I pani redaktor, to jest po pierwsze brak kompetencji, po drugie brak pewnej wyobraźni i po trzecie podejście do społeczeństwa. Otóż uznano, że można część obywateli, tę nazwijmy to trochę zamożniejszą, no w cudzysłowie oskubać, na tak, żeby poprawić sytuację tej części, która generalnie bardziej sprzyja obozowi rządzącemu. Przecież pani pamięta słynną wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, że stracą cwaniacy, tak? Czyli te osoby, które mają powyżej 12 800, no bo one nie zostały na miesięcznie dochodu i wszyscy zostali wrzuceni do jednego worka, co jest no wypowiedzią moim zdaniem kuriozalną, bo obraża bardzo wielu dziesiątki tysięcy polskich obywateli, którzy uczciwie pracują i po prostu i są bardzo aktywni w przestrzeni gospodarczo-społecznej i dzięki nim następuje rozwój kraju, no zostali określeni taką mało sympatyczną ksywką, mówiąc językiem młodzieżowym, że to są cwaniacy. No więc to pokazuje podejście obozu rządzącego, a państwo to jest bardziej skomplikowany mechanizm niż jakaś PR-owska dyskusja na Nowogrodzkiej czy gdziekolwiek, gdzie się mówi tym damy, tym zabierzemy, wzrosną notowania i takie gry i zabawy, powiedziałbym, sztabowe. Biznesmen, panie senatorze, który wyłożył pieniądze na odkupienie działki od żony premiera Mateusza Morawieckiego wraz z grupą wspólników od lat ma przejmować nieruchomości po banku BZW BK, którego to prezesem był kto? Mateusz Morawiecki. Mówicie o tym, że ta sprawa prowadzi także do jednego z wątków afery taśmowej. Chodzi o zeznania jednego z kelnerów, który twierdził, że istnieje taśma, która ma dowodzić, że premier Morawiecki dyskutował o zakupie nieruchomości na tak zwane słupy. Sprawa wraca jak bumerang. Ona jest niewyjaśniona w żaden sposób. Podobnie jak kwestie maili Dworczyka. Rząd to po prostu no skutecznie zresztą odsunął z przestrzeni publicznej. Czy pana zdaniem Mateusz Morawiecki powinien wreszcie raz a dobrze się z tej całej historii wytłumaczyć? Oczywiście, że tak. I oczywiście widać też z tego, że te sprawy wracają, że ta sytuacja zamrożenia, która w polskiej debacie publicznej miała miejsce od 24 lutego, a więc od tej bestialskiej agresji rosyjskiej na państwo ukraińskie. Po prostu to zamrożenie tych starych problemów Pegasusa, działek, maili, podatków, drożyzny, inflacji, to wszystko zaczyna w tej chwili wracać do agendy życia publicznego i do debaty publicznej. I oczywiście ja się tutaj absolutnie od początku mówiłem, że ta sprawa powinna być wyjaśniona. Uważam, że powinno być zmienione prawo w tym zakresie, że rozdzielność majątkowa osób sprawujących, mówię o rozdzielności małżeńskiej, tak? Znaczy, że nie jest zniesiona wspólnota małżeńska i odrębne majątki mąż i żona. Otóż to w przypadku polityków powinno być zniesione, dlatego że opinia publiczna ma prawo wiedzieć na temat stanu majątkowego danej rodziny polityka. Tak? Co do dzieci, szwagrów, tam wnuków, bo tam różne pomysły były, to jest temat do dyskusji, tak? Dlatego że to jest trochę odrębny temat. Ale w przypadku współmałżonków jak najbardziej powinno być to określone i wtedy nie mielibyśmy tych wszystkich spekulacji. A jeżeli pani mnie pyta o tę konkretną sprawę, otóż tu jest sporo zagadek. Tak na pierwszy rzut oka to, co się rzuca, to jednak ta transakcja, która była dokonana,
I sprzedaż tych bodajże 15 hektarów, tak, o ile pamiętam. No, po cenie o granicach 100 zł za metr kwadratowy w tej lokalizacji, gdzie ceny wokół są no, w granicach no, 500 zł tego typu, no to jest wielki znak zapytania. Nie wiem, z czego to wynikało, no ale to jest jednak no, taka rażąca dysproporcja. To nie jest 20%, to jest 500% różnicy w cenach rynkowych. Więc tu tych znaków zapytania jest dużo i sądzę, że ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Panie senatorze, podsumowując obecną sytuację w Zjednoczonej Prawicy. Czy pan uważa, że to ostatnie posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości, które obserwowaliśmy wieczorem, tuż przed głosowaniami na drugą kadencję prezesa NBP i jak się okazało później wrzutki z neo-KRS-em, czy to załagodziło jakoś sytuację w Zjednoczonej Prawicy, czy ono ją uspokoiło tylko na to jedno głosowanie i za chwilę będziemy mieli kolejny akt sporu na linii Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska? Mówiąc krótko, jak pan widzi przyszłość Zjednoczonej Prawicy w tej chwili, jeżeli chodzi właśnie o takie współdziałanie? No widać wyraźnie, że prezes Kaczyński uznał, że partia jest niegotowa do wyborów, bo zaproponował zmiany. A te zmiany, mówię strukturalne, już nie będę ich teraz rozwijał, ale zmiana struktury organizacyjnej partii, która będzie wywoływała wewnętrzne napięcia i pozbawienia tak zwanych baronów władzy, to zawsze jest walka wewnętrzna, więc w takim czasie nie robi się wyborów. Więc to wszystko wskazuje na to, że ten klub właściwie miał potwierdzić to, że wyborów przyspieszonych nie będzie, przynajmniej na razie nie ma takiego pomysłu i że musimy się jakoś porozumieć, musimy jakoś dotrwać do końca kadencji, a w tym czasie przygotowywać się intensywnie do kampanii wyborczej. I to był taki sygnał, który zamyka pewien etap dyskusji, które się zaczęły no, w momencie, w którym chyba wybuchła pandemia, bo od tamtego czasu ciągle pojawiał się temat taki dyżurny, co jakiś czas o przyspieszonych wyborach. Były osoby, które twierdziły, że będą, były osoby, które twierdziły, że nie będą. No i to była taka dyskusja przypominająca trochę, jak więźniowie dyskutują. Jedni uważają, że będzie amnestia, inni uważają, że nie będzie amnestii, ale ci, co uważają i mówią, że nie będzie amnestii, no to w zasadzie tak mówią dlatego, żeby ci, którzy uważają, że będzie amnestia, jednak ich przekonali, że będzie amnestia. No i to trochę taka dyskusja była. Panie senatorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jan Maria Jackowski, senator niezależny już teraz. Bardzo pozdrawiam. Do zobaczenia. Spokojnego, dobrego dnia panu życzę. Dziękuję. Dobrego, miłego dnia życzę. Dzięki. Kłaniam się. O dalszych układankach na polskiej scenie politycznej już za chwilę z panią profesor z Uniwersytetu Rzeszowskiego, panią profesor Anną Siewierską-Chmaj. Zapraszam państwa na to spotkanie. Nikt tak nie ośmiesza w polskiej polityce premiera Morawieckiego, a wielu próbuje, właściwie można powiedzieć, że premier Morawiecki jest z wszystkich stron atakowany, ale nikt go tak skutecznie nie ośmiesza jak minister Ziobro, nieustannie krytykując swojego szefa. I ten szef jest kompletnie bezradny, udaje, że nie ma problemu pana Ziobry. Ostatnio oświadczył, że będzie bronił wszystkich ministrów swojego rządu. No, tak, to przy okazji złożenia wniosku o wotum nieufności dla Ziobry przez opozycję. Tak, tak, no ale prawda jest taka, że to tylko potwierdza dla wszystkich, którzy naprawdę chcą zobaczyć, że jak wygląda polska polityka, no że to nie jest rząd Mateusza Morawieckiego, tylko rząd Jarosława Kaczyńskiego, bo gdyby Morawiecki naprawdę był liderem partii, no to w obronie swojego dobrego imienia, wizerunku i takiej elementarnej, powiedziałbym, hierarchii politycznej wyrzuciłby pana Ziobrę z rządu, a nie może tego zrobić, bo mu Jarosław Kaczyński ciągle na to nie pozwala. I tak oto płyniemy dalej z taką sytuacją, jak opisałem, najprawdopodobniej do wyborów wcześniejszych bądź terminowych, czyli jeszcze z półtora roku będziemy taką sytuację mieli przedziwną, w której minister kontestuje nieustannie swojego premiera. Ja zawsze byłem sceptyczny co do przedterminowych wyborów, jak pani pamięta. Teraz może jestem mniej sceptyczny, ale ciągle uważam, że prawdopodobieństwo, że one będą, jest mniejsze niż że ich nie będzie przed terminem. Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze ciągle chyba Jarosław Kaczyński nie dojrzał do podjęcia tej inicjatywy, a pamiętajmy, że dzisiaj w sensie formalnym, realnie jedynym sposobem jest samo rozwiązanie Sejmu większością 2/3 i za tym musiałaby podjąć rękę też Platforma Obywatelska. Tam też zdania były podzielone. Nie ma ochoty, jak pani zauważyła, nie wszyscy w Platformie Obywatelskiej też chcą przedterminowych wyborów. Dlaczego? No bo to się wiąże z ogromną mobilizacją, z, powiedziałam, koniecznością uruchomienia dodatkowych funduszy.
Pani profesor Anna Siewierska-Chmaj, Uniwersytet Rzeszowski. Kłaniam się pani profesor. Dzień dobry państwu. Ja nie chcę być złośliwa przy poniedziałku, ale trochę muszę i zapytam panią, czy będą przedterminowe wybory, czy nie? No, już kilkakrotnie mówiłam, że nie wierzę w przedterminowe wybory. Nic się nie zmieniło w tej sprawie. Nadal nie wierzę w te przedterminowe wybory, aczkolwiek obserwując polską politykę, wszystko się może zdarzyć. Mm-hmm. Jest najnowszy sondaż Ipsosu, który pokazuje, że po przeliczeniu na mandaty Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie rządzić, nawet zakładając, że dogada się z Konfederacją i stworzy ewentualną koalicję. Czy ta teflonowość Prawa i Sprawiedliwości już się skończyła, pani zdaniem? Chciałabym odpowiedzieć, że tak, skończyła się i że to już jest jakaś równia pochyła, ale wciąż jednak wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński ma mnóstwo narzędzi do utrzymania władzy. Ja w ogóle mam, obserwując ostatnimi w ogóle tygodniami zwłaszcza, ale już od dłuższego czasu to tak wygląda w polskiej polityce, obserwując polską politykę i to, co robi Zjednoczona Prawica, pan Ziobro, pan Kaczyński, pan Morawiecki, to już w ogóle nie przypomina polityki właściwie. To przypomina trochę taki drobny handelek, taki jak w latach 90., cinkciarze na ulicach i tak dalej, kup pani złoto, to się okazywało później tombakiem. Taki pokątny handelek, to już nie jest polityka, to nie są negocjacje, to nie są kompromisy, to nie jest sprawa publiczna, to nie jest sprawa dobra kraju. Właściwie Zjednoczona Prawica już nawet sama przed sobą nie udaje, że tu chodzi o jakiekolwiek dobro kraju. Tutaj już chodzi tylko i wyłącznie o utrzymanie władzy i zdobycie władzy na kolejną kadencję. I w zasadzie wokół tych tematów się cały czas toczą rozmowy, co jest o tyle szokujące, że nie żyjemy w jakichś czasach spokoju, dobrobytu i że wystarczy nam takie techniczne zarządzanie państwem, tylko żyjemy w czasach wyjątkowo niestabilnych, niespokojnych. I jeśli chodzi o kwestie polityczne i militarne i gospodarcze, już nie wspominając o inflacji. A tymczasem nasi rządzący zajmują się sami sobą. No, zajmują się i pani twierdzi, na samym początku pani tak powiedziała, że Jarosław Kaczyński ma jeszcze wiele narzędzi do utrzymania władzy. Jakie to są narzędzia? No, ja myślę, że przez te lata, kiedy PiS sprawował władzę, mnóstwo rzeczy się wydarzyło, które dzisiaj można nazwać takim spłacaniem długów. To znaczy wiele osób dostało posady, wiele osób w różnych niejasnych czasem okolicznościach nie otrzymało kary, chociaż powinno takie kary otrzymać od polityków przez różnego rodzaju działaczy, no, ludzi na różnych szczeblach, różnych branżach. Tak? Kto był blisko z PiS-em, kto miał poparcie Jarosława Kaczyńskiego, no, mógł liczyć na dużą bezkarność. I myślę, że teraz trochę nadszedł ten czas spłacania długów i różne rzeczy się jeszcze mogą wydarzyć, które nam pokażą, kogo PiS ma w ręku i kto właśnie się okaże tym taką kartą, którą zagra Jarosław Kaczyński w najbliższych miesiącach. Sądzi pani, że Jarosław Kaczyński długo będzie jeszcze, no, nazwę to wprost, znosił Zbigniewa Ziobrę? Czy po prostu wie, że bez Ziobry ten wózek dalej nie pojedzie, więc będzie po prostu musiał go znosić aż do czasu kolejnych wyborów i wtedy pewnie Ziobro na listy nie trafi, chyba że trafi? Ja już to wielokrotnie mówiłam także u pani, że ja tak do końca to w ten konflikt nie wierzę. To znaczy oczywiście Jarosław Kaczyński ma problem, czy PiS ma problem ze Zbigniewem Ziobro, ale z drugiej strony tak mentalnie wydaje mi się, tak po ludzku zwyczajnie, że Jarosław Kaczyński po prostu Zbigniewa Ziobrę lubi. Że Zbigniew Ziobro reprezentuje te poglądy, które tak naprawdę są poglądami Jarosława Kaczyńskiego. Że Zbigniew Ziobro mówi głośno to, co Jarosław Kaczyński myśli, ale nie może powiedzieć, dlatego że mógłby w ten sposób zaszkodzić swojej partii. Więc myślę, że ten Zbigniew Ziobro z jednej strony przez wielu działaczy Prawa i Sprawiedliwości jest uważany za takiego szkodnika politycznego, takiego
kundelka, który pogryza kostki. No ale z drugiej strony, no umówmy się, Jarosław Kaczyński dysponuje już w tym momencie taką władzą i ma takie instrumenty, i przecież było widać to, co zrobił z porozumieniem Jarosława Gowina. Także no, wiemy, że Jarosław Kaczyński przećwiczył już rozwiązywanie tego rodzaju problemów i gdyby chyba chciał, to rozwiązałby również i problem Solidarnej Polski. Więc tak do końca ten konflikt on jest, ale czy pani profesor, ale wie pani, jakie są plotki i teorie także dotyczące tej relacji Ziobro-Kaczyński? Plotki są takie i doskonale pani o tym wie, że po prostu Ziobro ma haki czy na Kaczyńskiego, czy na najbliższe środowisko Jarosława Kaczyńskiego. I czy pani uważa, że to jest możliwe i dlatego ta jego pozycja jest w dalszym ciągu tak silna? Tak, oczywiście. Ja też nieraz akcentowałam to, co często umyka, mianowicie, że no jednak w swoich rękach Zbigniew Ziobro ma władzę i prokuratora i panuje również nad sądownictwem, więc to jest władza ogromna, a w rękach osoby tak nieodpowiedzialnej, no powiedzmy sobie wprost, bo Zbigniew Ziobro jest politykiem, który jest jednak nieobliczalny, a w swoich poglądach skrajny, więc w takich rękach jest to wyjątkowo niebezpieczne. Zgadza się, natomiast no, Jarosław Kaczyński też nie jest w polityce od dzisiaj, więc pewnie też różne rzeczy mógłby powiedzieć o Zbigniewie Ziobro i ludziach związanych z Solidarną Polską, więc myślę, że te haki to są obustronne, dlatego mówię, że to wygląda trochę jak taki pokątny handelek, a nie polityka. To jeszcze, skoro jesteśmy przy rządzie, to dwa słowa o premierze Morawieckim. Gazeta Wyborcza dzisiaj pisze o kolejnych działkach, a właściwie już o tych działkach, o których słyszeliśmy, ale że one mogą być powiązane z aferą taśmową. Biznesmen, który miał wyłożyć pieniądze na odkupienie działki od żony premiera, okazuje się, że przejmuje nieruchomości wraz ze swoimi ludźmi, które zostały po banku BZWBK, którego to oczywiście prezesem był Mateusz Morawiecki. Skąd afera taśmowa? No stąd, że wracają dziennikarze do zeznań jednego z kelnerów, który twierdził, że jest taśma dowodząca, że premier Mateusz Morawiecki dyskutował o zakupie nieruchomości na tak zwane słupy. No i teraz, czy pani zdaniem ta sprawa odżyje? Czy ona sprawi jakiś problem premierowi Morawieckiemu? Czy w zalewie tych wszystkich rozmaitych informacji, maili Dworczyka, które zostały odsunięte w ogóle gdzieś na boczny tor, po prostu ludzie przejdą nad tym do porządku dziennego? Generalnie każdy rząd, każdy inny rząd już miałby wielkie powody do zmartwienia, powinien się w ogóle podać do dymisji, bo jest skompromitowany i tak dalej, i tak dalej. W normalnym kraju takie rzeczy po prostu powodują upadek rządów, a już na pewno odsunięcie od władzy konkretnych osób. Natomiast no, mam wrażenie, że jednak PiS-owi się udało coś takiego zrobić ze swoim elektoratem, że on się stał absolutnie niewrażliwy na te informacje. Ja często rozmawiam, no, mieszkając na Podkarpaciu, siłą rzeczy mam duży dostęp do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest tak, że oni o tym nie wiedzą. Oni o tym wiedzą, ale wytłumaczenie zawsze jest takie samo. Wszyscy to robili, to niech to robią nasi. No, jest to myślenie w kategorii takiego folwarku, więc myślę, że udało się PiS-owi odgrzać jakieś takie właśnie bardzo głęboko ukryte podziały społeczne i dotrzeć do tej warstwy. Nie wiem, uwielbiam książkę Leszczyńskiego, Ludowa historia Polski. Tak mam wrażenie, że wyborcy PiS-u to są właśnie ci chłopi pańszczyźniani, którzy teraz po prostu na każdym, do kogo się przyklei łatka elity, no to będą się mścić. I to jest tak, nasi teraz mają władzę, nasi teraz biorą. No dobrze, panie profesor, ale już skoro rozmawiamy o tym Podkarpaciu i o takiej, kiedyś była tylko partia teflonowa, teraz widać elektorat też jest teflonowy, ale kiedy pani sobie rozmawia z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu właśnie, to ich na przykład nie dotyka drożyzna, nie dotyka ich inflacja, oni nie mają z tym problemu i też to tłumaczą?
ale to jest wszystko wina Unii Europejskiej, Putina, no, bywają jeszcze oczywiście winni Żydzi, no, oni są generalnie zawsze winni, więc... No i wina Tuska już legendarna, prawda? Ta, wina Tuska, tak, no ale to wina Tuska, powiedzmy, że stała się takim memem już, więc... Więc ta wina Tuska, ona jest w tym elektoracie. Czyli uwierzyli w putinflację. Tak, tak, oczywiście. No, putinflacja, no i oczywiście Unia Europejska, która jest winna, bo właściwie nie wiedzą dlaczego, ale wiedzą, że jest winna. No. Ale wiedzą, że jest winna i chcieliby wyjść z tej Unii, czy wiedzą, że jest winna, ale jednak w niej zostańmy? Nie, nie, chcieliby zostać w Unii, bo Unia daje jednak, tylko to jest właśnie ten paradoks, tak, że Unia jest zła, ale Unia jest bogata, więc trzeba w Unii zostać, ale ją cisnąć, tak, stawiać się. Więc ta postawa taka, wstajemy z kolan, takie warcholstwo, no to takie wszystkie... Te najgorsze cechy polskiego narodu udało się Zjednoczonej Prawicy odgrzać. Właśnie te takie jakieś resentymenty klasowe. No, to wszystko udało się odgrzać, ale z drugiej strony ten chłopski rozum tak zwany mówi, no nie no, dopóki Unia daje więcej niż zabiera, no to trzeba w tej Unii być, a później to się zobaczy. A skoro już przy Unii jesteśmy, pani profesor, uważa pani, że Unia odpuści, jeśli chodzi o ten spór dotyczący Krajowego Planu Odbudowy? No jeśli Unia odpuści, no to... Właściwie to nie Unia, tylko Komisja Europejska, bo mówimy Unia, my też jesteśmy Unią. Że mówimy w pewnym, używam pewnych słów myślowych. No jeśli odpuści, to będę absolutnie rozczarowana, bo to by świadczyło o tym, że nie do końca jednak Komisja Europejska rozumie to, co się w Polsce dzieje i że to nie są kwestie, no, nad którymi można przejść do porządku dziennego. Polska zmierza w kierunku modelu węgierskiego, i to widać na każdym kroku absolutnie. I no, jeśli Komisja Europejska odpuści, to będzie wyraźny sygnał dla po pierwsze ziobrystów, że to jest właśnie ten sposób działania, który się sprawdza, czyli szantażowanie, stawianie na swoim, jesteśmy takim wrednym nastolatkiem roszczeniowym. No i jeśli tutaj rodzic odpuści, czyli Unia Europejska, no to ten nastolatek jest przekonany, o, to ta strategia działa, trzeba robić tak dalej. Więc mam nadzieję, że Komisja Europejska dla dobra Polski nie odpuści, bo te pieniądze mimo wszystko nie są tego warte, dlatego że moja obawa jest taka, my tych pieniędzy ogromnie potrzebujemy, ale mówiłam o tym, że Prawo i Sprawiedliwość ma długi, ma mnóstwo długów u różnych ludzi. I ja się obawiam, że te pieniądze, jak szerokim strumieniem popłyną do Polski, to one zostaną wykorzystane właśnie troszeczkę do takiego rozdawnictwa politycznego, tak, żeby, no właśnie, żeby załatać dziury, to z jednej strony, żeby wzmocnić tą socjalną część elektoratu, ale z drugiej strony, żeby pospłacać te długi zaciągnięte u różnych osób, które w różnych momentach ostatnich lat no zachowały się nieprzyzwoicie, ale zgodnie z tym, co oczekiwał PiS. A jak pani widzi teraz rozwój sytuacji, jeżeli chodzi o projekt prezydencki dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej? On jest traktowany, mam wrażenie, jak taki gorący kartofel w tej chwili, którym wiadomo, że trzeba się zająć, ale nie bardzo jest ku temu ochota. Na ten tydzień kwestia została przesunięta. Czy tutaj pani zdaniem istnieje jakakolwiek szansa, że Solidarna Polska ten projekt poprze? Myślę, że tak, tylko że ja się obawiam tego, że tutaj cokolwiek zrobi opozycja, to będzie źle. Bo udało się tak poustawiać te pionki na planszy PiS-owi, że właściwie jest trochę w szachu opozycja, która jak poprze, będzie źle, jak nie poprze, będzie jeszcze gorzej. Więc może być tak, dogada się właśnie ze Zbigniewem Ziobrą, natomiast
natomiast zaszantażuje w pewnym sensie opozycję. Dlaczego mówię, że to jest problem? Dlatego, że jeśli te pieniądze rzeczywiście zostaną odblokowane, myślę, że to jest taki mały plan Marszala, więc dobrze by było, że Polska rzeczywiście te pieniądze dostała, ale z drugiej strony, jeśli Polska te pieniądze dostanie, to nie mamy właściwie mechanizmów, albo inaczej, te mechanizmy zostały rozmontowane przez PiS już w ostatnich latach dość znacznie, czyli nie mamy takich mechanizmów, które by były w stanie zagwarantować, że te pieniądze zostaną dobrze wydane. Więc obawiam się, że one nie wzmocnią polskiej gospodarki, że one nie zostaną przeznaczone na inwestycje, tylko że zostaną przejedzone właśnie. I teraz jeśli zostaną przejedzone, to na pewno spora grupa osób się na tym utuczy i to będą potencjalni wyborcy PiS-u, więc zostanie ten elektorat, ta baza elektoratu jeszcze bardziej rozszerzona. No plus politycy, plus osoby związane ze Zjednoczoną Prawicą, czyli de facto jeszcze bardziej pomagamy Zjednoczonej Prawicy w zdobyciu władzy na kolejną kadencję, więc nie ma tutaj dobrego rozwiązania i obawiam się, że to też może być problem. Część opozycji już zapowiada, że jeżeli nie zostaną przegłosowane jej poprawki do tej ustawy, to będzie ona odrzucona. Zobaczymy, czy tak będzie, bo tutaj może być, tu może być pewien dysonans między jednak ludźmi z Platformy Obywatelskiej, a z Lewicy, więc wydaje mi się, że wcale nie będzie taka oczywista, że tutaj opozycja może nie mówić jednym głosem, bo to rzeczywiście jest dylemat, nie tylko polityczny, a powiem, że dla mnie to jest wręcz dylemat etyczny. Czy z jednej strony te pieniądze są niezwykle Polsce potrzebne, a z drugiej strony, czy my za te pieniądze nie sprzedamy resztek praworządności w Polsce, bo rządy Prawa i Sprawiedliwości w kolejną kadencję, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to będą Węgry BIS, to pójdziemy ewidentnie w tym kierunku, więc czy te pieniądze będą tego warte? Naprawdę, to jest dylemat nie tylko polityczny, ale i etyczny. Mm-hmm. A jeśli chodzi o Unię, pani profesor, bo jesteśmy w trakcie negocjacji, jeżeli chodzi o odblokowanie pieniędzy z KPO, ale także z nowej perspektywy budżetowej, bo pamiętajmy, że tutaj też o to chodzi. Jest projekt prezydencki, który tak naprawdę tej Izby Dyscyplinarnej nie likwiduje, tylko gdzieś tam to przeorganizowuje wewnątrz Sądu Najwyższego, ale mówi się, że to mogłoby być odebrane przez Komisję Europejską jako taki sygnał do chęci współpracy. I z jednej strony czekamy na zajęcie się projektem prezydenckim, a z drugiej strony ni stąd, ni zowąd mamy wrzutkę dotyczącą wyboru 15 sędziów do neo-KRS-u w zeszłym tygodniu, czyli to jest takie ewidentne pokazanie, nie mogę użyć tego słowa, ale pani doskonale wie, co mam na myśli, pokazanie takiego gestu, który powoduje, że komisja może tylko usiąść i powiedzieć, aha. No tak, ja mam w ogóle wrażenie, że Polska się wyspecjalizowała w pluciu w twarz Unii Europejskiej, więc naprawdę jest to czwartkowe zachowanie, powinno sprawić, że i Komisja Europejska i różne inne instytucje europejskie jednak popatrzą z bliska na to, co się u nas dzieje, bo to nie chodzi tylko o grę pozoru. Ja rozumiem, że ten projekt prezydencki miał być takim jednak symbolicznym gestem w dużej mierze, bo umówmy się, on jakoś nie rozwiązuje specjalnie sytuacji, ale miał być symbolicznym gestem. Ale jeśli on miał być symbolicznym gestem wyciągniętej dłoni, to czwartkowe głosowanie nad neo-KRS-em było symbolicznym napluciem w twarz. Więc nie można, Unia Europejska też nie może wiecznie udawać, że nic się nie stało i że wszystko jest tak, jak trzeba, tylko że oczekiwałabym też od Komisji Europejskiej tutaj bardzo twardego stanowiska i żałuję, że też w piątek takie mocne słowa jednak nie padły.
z Brukseli. Mm-hmm. Tylko, że w piątek później wychodzi jej rzecznik rządu i mówi, że jest wstępne porozumienie. Oczywiście nie ma to jeszcze nic wspólnego z porozumieniem, ale prawda, no taka dziwna, dziwna kolejność zdarzeń. W czwartek dzieje się to, co się dzieje z KRS-em, w piątek wychodzi rzecznik rządu i mówi, że jest takie wstępne porozumienie na tej linii negocjatorów, rzecz jasna. No i w tym momencie ktoś w Brukseli powinien zabrać głos i powiedział, no chwileczkę, ale warunki się zmieniły, bo wczoraj wieczór wydarzyło się coś, co się nie miało prawa wydarzyć. Więc no, niepokoi mnie tutaj ta bierność Komisji Europejskiej, ale z drugiej strony nieraz sama mówiłam, że jednak Unia Europejska rządzi się swoimi prawami i to zdecydowanie jest bardziej czasochłonne i wymaga wielu konsultacji. Więc może jednak coś jeszcze się w tym tygodniu wydarzy i dostaniemy jakieś sygnały. Mam taką nadzieję, bo byłoby to naprawdę, powtarzam, wielkie nieszczęście, gdyby Komisja Europejska przeszła nad tymi faktami, które się wydarzyły, do porządku dziennego i udawała, że nic się nie stało. To teraz słów kilka o Andrzeju Dudzie, który zresztą dzisiaj obchodzi 50. urodziny. Czy sądzi pani, że on jakoś zmienił swoją pozycję w tej układance, zarówno jeżeli chodzi o politykę wewnętrzną, jak i politykę międzynarodową? Czy miał taki dobry czas, no dzięki temu, co dzieje się, dzięki tej tragedii ukraińskiej, i ten dobry czas już się skończył, bo rzeczywiście prezydenta teraz widać mniej. Gdzie on się znajduje, pani zdaniem, w tym politycznym światku polskim w tej chwili? Czy on jest głównym rozgrywającym, czy wprost przeciwnie? Nie, no rozgrywającym prezydent Duda raczej nigdy nie będzie, nie w tym układzie, natomiast myślę, że jego pozycja mimo wszystko nigdy nie była większa niż teraz. Przede wszystkim ma bardzo dobre kontakty z Amerykanami i to nie jest bez znaczenia, bo jego weto w jesieni, kiedy zakończył temat TVN-u, było bardzo, bardzo ważne i było, myślę, wcześniej przedyskutowane z Amerykanami. Nasz sojusz z Amerykanami jest w tym momencie niezwykle istotny dla interesów i dla bezpieczeństwa Polski. I to Amerykanie stanowią w tym momencie, według mnie, o sile prezydenta Dudy. No poza tym prezydent Duda też no, ma świadomość, że to jest jego ostatnia kadencja i to jest też ten moment, kiedy decyduje o swoim miejscu w historii Polski. Mm-hmm. To słów teraz jeszcze kilka na koniec o samej opozycji, pani profesor. Czy pani podziela opinię doktora Oczkosia, który u mnie powiedział w piątek, że ma wrażenie, że opozycja wybiera się na wakacje albo już w ogóle na nich jest. Słucham, tak? Zgadza się pani z tą opinią? Tak, myślę, że opozycja ma majówkę i jeszcze się tak wydłużyła ta majówka. I mówię to oczywiście z ogromnym smutkiem, ale mam takie wrażenie, i tutaj podzielam absolutnie, że no, opozycja kompletnie nie znajduje sposobu na przejście tej narracji PiS-u. Mhm. Absolutnie. Oni nie mogą się odnaleźć. A to jest tym dziwniejsze. Właściwie lewica, i to pokazuje też ten sondaż Ipsosu dzisiejszy, lewica, która zyskała kilka punktów procentowych, no w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście jest taka gospodarcza zapaść, a jeszcze większa nam grozi, no to lewica powinna zyskiwać. Lewica powinna odzyskać ten elektorat, no, nazwijmy to robotniczy, chociaż dzisiaj już trudno powiedzieć, że w ogóle taki rodzaj elektoratu jest, ale na pewno ten socjalny elektorat lewica powinna zacząć odzyskiwać, powinna wręcz nabrać wiatru w żagle i jeśli będzie potrafiła to zrobić, to dobrze. Natomiast kompletnie się przede wszystkim Szymon Hołownia pogubił. Nie do końca chyba nawet jego potencjalni wyborcy i sympatycy rozumieją, w którym kierunku idzie. I oczywiście szanuję to, że on próbuje rozmawiać ze wszystkimi i tak bardziej koncyliacyjnie i tak dalej. Natomiast no, w tym momencie potrzebujemy dużej wyrazistości. Mamy bardzo wyrazistą, solidarną Polskę.
Mamy bardzo wyraziste Prawo i Sprawiedliwość, które dodatkowo szykuje się na wybory, no, restrukturyzację przeprowadzając w partii, zwłaszcza w terenie, te 100 podział nowy na 100 okręgów i tak dalej. I opozycja, która gdzieś taka jest, no, trochę uśmiechnięta, trochę niezadowolona, no, nie ma własnej narracji, ciągle tylko kontrnarracja, ciągle tylko wchodzenie w bieżącą dyskusję z PiS-em. Zero pomysłu swojego własnego. Ta wizja Polski, którą przecież Donald Tusk zarysował nawet w tej swojej książce najnowszej i też w tym wywiadzie z Anną Applebaum, czyli ja wiem, że on ma tą wizję rzeczywiście. Co więcej, był niedawno na Uniwersytecie Rzeszowskim i faktycznie zrobił świetne wrażenie na młodych ludziach. I gdzieś poza tymi spotkaniami z Donaldem Tuskiem, gdzie ta energia rzeczywiście było widać, że się tym młodym ludziom udzieliła, nie ma, nic się nie dzieje. Jak w polskim filmie. Pani profesor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Anna Siewierska-Chmaj, politolog Uniwersytet Rzeszowski. Kłaniam się jak zwykle. Bardzo było mi miło i spokojnego dnia pani życzę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Porzucamy temat politycznych układanek na polskiej scenie i zajmujemy się tym, co naprawdę ważne, czyli tragedią w Ukrainie. Państwa gościem już za chwilę generał Mieczysław Cieniuch. Zapraszam. Ukraińcy, Ukrainki. Усі наші захисники і захисниці. Завершується 81-й день нашої оборони і починається ще один тиждень цілодобової роботи на Україну і на перемогу. Цього тижня буде, як і завжди, багато міжнародної активності, в якій я братиму участь. Ключове – зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого Росією. Також працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювали рішення, які обмежують зв'язки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни, для них відчувати постійно. Зараз першочергово це нафтове ембарго. Якби в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити. Ще одне завдання, яке набуває тим більшого значення, чим довше триває війна, робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас. Має бути там постійно і кожного дня. Gościem Ekspresu Biedrzyckiej pan generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Kłaniam się, panie generale, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie generale, mówi się o kolejnej porażce Rosjan, o tym, że siły rosyjskie prawdopodobnie porzuciły jeden ze swoich głównych celów, jakim było dokończenie masowego okrążenia jednostek od Doniecka do Izium na rzecz dokończenia zajmowania obwodu ługańskiego. Czy rzeczywiście możemy to interpretować w taki sposób, że Rosjanie odpuszczają, bo po prostu nie dają rady? Tak, można to tak interpretować. Rosjanie przygotowywali w obwodach donieckim i ługańskim tak zwane kleszcze. Zamierzali tam okrążyć duże zgrupowanie wojsk ukraińskich. Niemniej te kleszcze stawały się coraz mniejsze i dzisiaj o takiej możliwości już nie możemy mówić. Rzeczywiście w obwodzie charkowskim obserwujemy, że strona ukraińska ma jakieś tam sukcesy i wychodzi już na granicę państwową, a najbardziej aktywne kierunki to został kierunek siewierodoniecki, a więc w obwodzie ługańskim, no i donieckim. Kierunek południowy, czyli kierunek chersoński, Zaporoże, Nikołajew również jest pasywny. To by wskazywało, że rzeczywiście strona rosyjska potrzebuje czasu, tak zwanej pauzy operacyjnej, w czasie której będzie pewnie zamierzała odtworzyć swoje zdolności i kontynuować
działania zbrojne. Ale czy ta pauza, panie generale, może się przekształcić w jakieś krótsze lub bardziej długotrwałe zamrożenie konfliktu? Czy to będą tylko takie pauzy w poszczególnych miejscach na mapie Ukrainy? To oczywiście zależy od obydwu stron. Nie byłaby to korzystna sytuacja dla strony ukraińskiej, ponieważ zamrożenie konfliktu powoduje taką sytuację, że będziemy po jakimś czasie mieli kolejny konflikt. Wydaje mi się, że ta pauza będzie wykorzystana zarówno przez jedną i drugą stronę i działania zbrojne, przynajmniej ze strony ukraińskiej, zostaną wznowione. Rozumiem, że jeśli chodzi o tę pauzę ze strony Rosjan, to mówimy tylko o tym odcinku donieckim. Nie, ja mam na myśli cały front. I jak długo ta pauza może trwać? To wszystko zależy od sprawności działania systemów mobilizacyjnych, systemów logistycznych. Wiemy, że strona rosyjska nie ma najlepiej zorganizowanego systemu logistycznego. W związku z powyższym im tego czasu będzie potrzeba pewnie co najmniej 2-3 tygodnie. A jest szansa, panie generale, na to, żeby ta pauza Rosjanom rzeczywiście w sposób praktyczny pomogła? No bo wiemy, że oni mają ogromne kłopoty z uzupełnieniem zarówno składu osobowego personalnie, jeżeli chodzi o skład armii, ale także jeżeli chodzi o sprzęt, bo sankcje przynoszą już w tym kontekście pierwsze efekty i jest kłopot z produkcją nowego sprzętu na terenie Federacji Rosyjskiej. Czy Rosja, mówiąc krótko, ma skąd brać i ludzi, i sprzęt? Jeżeli chodzi o... zgadzam się tu całkowicie z tym, że Rosja przede wszystkim ma kłopoty z nowym sprzętem. Produkcja jest mała, natomiast zapasy tworzone są na sprzęcie starszej generacji, a więc potencjał bojowy na froncie będzie malał. Jeżeli chodzi o ludzi, oczywiście Rosja ma problemy z uzupełnieniem jednostek wojskowych i tworzeniem nowych jednostek wojskowych, ale nie jest to problem tak duży jak ze sprzętem. To teraz do Mariupola, panie generale, jeszcze przenieśmy. Zupełnie jakaś nieprawdopodobna historia z obroną Azowstalu. Wiemy, co tam dzieje się na miejscu. Wiemy, że praktycznie wszyscy Ukraińcy, którzy bronią Azowstalu, są w bardziej lub mniejszym stopniu ranni. Mówi się o tym, że nie ma leków, że nie ma antybiotyków, że właściwie nie ma tam nic, więc po prostu dochodzi do amputacji kończyn, na przykład na żywca, w cudzysłowie. O tym opowiadały żony walczących w Azowstalu. Wiemy, że tam nie mają też jedzenia, że nie mają wody. Jak pan przewiduje, co tam się może wydarzyć? Mówiąc krótko, czy oni mają jakiekolwiek szanse na przeżycie? Ja praktycznie codziennie o to pytam, bo wszyscy myślimy, że za chwilę ta sytuacja się po prostu skończy. No ale mija każdy kolejny dzień i oni tam nadal są. Azow stał się symbolem i należy go jako symbol właśnie traktować. Strona ukraińska oczywiście nie może powiedzieć im, żeby się poddali, bo prawdopodobnie by takiej decyzji nie wykonali. Natomiast strona rosyjska traktuje ten obiekt jako symbol, który należy jak najszybciej Ukraińcom zabrać z przestrzeni informacyjnej, a więc go za wszelką cenę zdobyć. Tutaj największe szanse mają negocjacje międzynarodowe, w tym również ze strony tureckiej, ostatnio słyszymy. I być może uda się osiągnąć jakieś porozumienie, przynajmniej ewakuować tych rannych, którzy już nie stwarzają żadnego zagrożenia dla strony rosyjskiej. Zgodnie z konwencją powinni mieć możliwość ewakuacji. Widzimy tutaj, że strona rosyjska nie bardzo przestrzega konwencji prawa i zwyczajów wojennych. W związku z powyższym trudno cokolwiek wyrokować.
Panie generale, to teraz jeszcze słów kilka na temat rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiemy, że Finlandia dzisiaj już ma w swoim parlamencie głosować oficjalnie taki wniosek. W ślad za Finlandią prawdopodobnie pójdzie Szwecja. Jak rozumiem, jest to dobra informacja dla krajów członkowskich NATO. Z tym się pan zgadza, jak sądzę. To teraz jeszcze pytanie, jak to wpłynie na kwestię poziomu bezpieczeństwa w naszym regionie, jeżeli Finlandia i Szwecja staną się członkami, takimi już pełnoprawnymi członkami NATO? Wielu ludzi mówiło właśnie, że ten konflikt rosyjsko-ukraiński doprowadzi do dużych zmian w systemie bezpieczeństwa europejskiego. Konflikt jeszcze się nie zakończył, a zmiany już się rozpoczęły. Dwa kolejne państwa z tradycją neutralności dosyć długą, szczególnie Szwecja, postanowiły złożyć jak gdyby taki wniosek o możliwość przystąpienia do sojuszu. Każde rozszerzenie sojuszu jest wiadomością pozytywną, ponieważ zwiększa ilość państw tej rodziny demokratycznej zespolonych traktatem waszyngtońskim i jest to sojusz jak najbardziej obronny. Do tej pory nie obserwowaliśmy takiej sytuacji, żeby sojusz był sojuszem agresywnym. Ta agresja sojuszu, przepraszam, jest tylko w propagandzie rosyjskiej. Faktycznie sojusz zawsze prowadził politykę obronną. Dwa kolejne państwa o dosyć dużym potencjale militarnym, o dużym autorytecie międzynarodowym, ten sojusz wzmocnią. W związku z powyższym jest to wiadomość pozytywna, szczególnie dla naszego regionu, dla państw bałtyckich i dla Polski, ponieważ w ten sposób Morze Bałtyckie stanie się jak gdyby wewnętrznym morzem natowskim i zagrożenie z tego kierunku dla państw brzegowych będzie znacznie niższe i jak najbardziej trzeba się z tego cieszyć. A czy sądzi pan, panie generale, że prezydent Turcji rzeczywiście postawi weto i przetnie możliwość rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego? Wiemy, że te pierwsze jego komentarze były, delikatnie mówiąc, mało entuzjastyczne. Turcja jest dużym krajem, mającym wiele swoich interesów, mającym dużo kłopotów, w tym również kłopotów wewnętrznych. W związku z powyższym każde takie wydarzenie, a jest to duże wydarzenie w sferze bezpieczeństwa, jest przez nich w jakiś sposób komentowane i w miarę możliwości starają się interpretować to wszystko na swoją korzyść. Ale ostatnie wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Turcji wskazują na to, że Turcja oczywiście weta nie zastosuje. Zresztą zwiększenie sojuszu w kierunku północnym jest również korzystne dla flanki południowej. No dobrze, i teraz pytanie, jak w tym wszystkim zachowa się Rosja, panie generale? No bo wiemy, że jeżeli Finlandia przystąpi do NATO, to już pojawiły się oczywiście komentarze ze strony między innymi Komitetu Obrony Rady Federacji, że Rosja rozmieści dodatkowe wojska na swojej bardzo długiej, jak wiemy, fińskiej granicy. I teraz znów wraca pytanie. Skąd będzie miała do tego ludzi? Skąd ich weźmie i czy to de facto też nie pokrzyżuje trochę planów na Ukrainie? Działania rosyjskie będą mocno uzależnione od tego, jaką politykę po zakończeniu tego konfliktu ukraińskiego, jaką politykę przyjmie Federacja Rosyjska do dalszych swoich działań. Ja mam nadzieję, że polityka rosyjska ulegnie zmianom korzystnym. Natomiast rozmieszczać wojska na swoim terytorium mają oczywiście prawo. Natomiast czy to wyjdzie na korzyść Federacji Rosyjskiej, to wątpię, ponieważ nakręcanie takiej spirali
będzie przede wszystkim niekorzystne dla gospodarki rosyjskiej, a tutaj Federacja Rosyjska nie ma zbyt mocnych atutów ani zbyt dobrych perspektyw. Mm-hmm. To teraz jeszcze o sytuacji na Kremlu słów kilka. Pułkownik rezerwy specnazu GRU podejrzewa Sergeja Szojgu o zdradę, o czym mówi dość wprost. Chodzi o Igora Girkina, który mówi tak. Wprost oskarżam Sergeja Szojgu o co najmniej kryminalne zaniedbania. Nie mam podstaw, by oskarżać go o zdradę, ale go o to podejrzewam, mówi Girkin, czyli były dowódca donieckich separatystów i pułkownik rezerwy specnazu. On zresztą bardzo krytycznie wypowiada się o całej tej operacji w cudzysłowie rosyjskiej w Ukrainie, ale wiemy, że rzeczywiście coś dzieje się, jeżeli chodzi o to środowisko generalskie, jeżeli chodzi o bliskich dotychczas współpracowników Władimira Putina. Jednych on odsuwa, drudzy znikają w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, jeszcze inni zapadają na bliżej nieokreślone choroby. Zabiera Putin no, jakby taką pieczę nad tą operacją rosyjską i przekazuje ją GRU, zabiera tej ekipie, która do tej pory prowadziła najważniejsze wątki dotyczące tej operacji. Co tam się dzieje pana zdaniem, panie generale? I jak to jest dobra wiadomość dla Ukrainy, że na samym szczycie, na szczycie wojskowym dzieją się jakieś takie niewyjaśnione, dziwne historie? No, moim zdaniem jest to bardzo dobra wiadomość dla Ukrainy i dla całego świata zachodniego. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedzi pułkownika Girkina Strzałkowa, on zawsze był bardzo krytyczny, bardzo bezpośredni i jak gdyby w tym systemie rosyjskim jemu można było więcej. Natomiast obecnie te jego wypowiedzi oczywiście nie mogą mieć miejsca bez wstępnej chociażby lub ogólnej zgody władz rosyjskich. Mhm. Ponieważ są zbyt kontrowersyjne i uderzają w jeden z filarów rosyjskiej polityki. Mam tutaj na myśli Ministerstwo Obrony Narodowej i ministra obrony narodowej. Jeżeli chodzi o z kolei przekazanie spraw wywiadu, rozpoznania z FSB do GRU, no to tutaj powiedziałbym, że to też jest dobra wiadomość dla strony ukraińskiej, ponieważ takie zmiany w trakcie operacji przeważnie negatywnie wpływają na jakość działania. W związku z powyższym jest to kolejna dobra wiadomość dla strony ukraińskiej. Wydaje mi się z tych sygnałów, które są nam dostępne, że rzeczywiście na Kremlu zaczynają się rozliczenia, a więc szukanie kozłów ofiarnych za tą porażkę, jaka wyraźnie się rysuje w tym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Panie generale, czy ta sytuacja pana zdaniem może spowodować, to jest temat, o którym już kiedyś rozmawialiśmy, ale to było wiele, wiele tygodni temu. Później ten temat siłą rzeczy umarł, ale teraz wraca. Czy uważa pan, że ta sytuacja może doprowadzić do jakiegoś pełzającego przewrotu pałacowego na Kremlu? No, te przewroty na Kremlu oczywiście mogą mieć miejsce, szczególnie jeżeli konflikt ukraińsko-rosyjski zakończy się formalną klęską, a więc wojna zakończy się, przeważnie wszystkie wojny kończą się zero-jedynkowo. Albo się wygrywa, albo się przegrywa. Wszelkie inne formy przerwania ognia, zawieszenia broni i tak dalej, to jest tylko odłożenie wyroku w czasie. A więc jeżeli ten konflikt zakończy się przegraną rosyjską, w związku z tym będą musieli ponieść duże koszty, zarówno polityczne, gospodarcze, militarne, no to oczywiście utrzymanie dotychczasowego reżimu będzie mało prawdopodobne. To jeszcze teraz pytanie właśnie o dojście do tego rozejmu, do tego porozumienia, do jakichkolwiek negocjacji. Wydaje się, że Putin, i to moje pierwsze pytanie, nie jest dziś skłonny do jakichkolwiek rozmów, prawda?
No, jakiekolwiek rozmowy to są prowadzone. No nie, ale ja mówię już takich realnych dotyczących ewentualnego porozumienia. No, w tym momencie Rosja jest pewnie bardziej skłonna do prowadzenia rozmów niż Ukraina. Natomiast jakieś większe zaangażowanie rosyjskie w rozmowy musiałoby się wiązać z dużymi ustępstwami na rzecz Ukrainy, ponieważ sytuacja na froncie nie jest korzystna dla Rosjan. W związku z tym czas pracuje dla Ukrainy. I ja bym powiedział, że ani jedna strona, ani druga na tym etapie nie są skłonne do daleko idących ustępstw. W związku z tym musi się wydarzyć coś na froncie, żeby można było te rozmowy kontynuować. A co to może być to coś, panie generale? To znaczy, jakiego to coś musiałoby być formatu, rozmiaru, w jakim miejscu? Co by było takim kamieniem milowym, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji? No, powiedzmy zamrożenie tego konfliktu. Mhm. To byłoby korzystne dla Rosji, niekorzystne dla Ukrainy. Przejście do działań zaczepnych ze strony ukraińskiej i doprowadzenie, wyjście na te granice z 23 lutego tego roku lub na granice państwowe, no byłoby dużym sukcesem dla Ukrainy. I oczywiście wtedy rozmowy ze stroną rosyjską byłyby pod dyktando ukraińskie. A pana zdaniem Ukraina ma w ogóle szansę w jakiejś najbliższej perspektywie przejść do ofensywy? Myślę, że tak. Jeżeli sprawnie zostanie dostarczony sprzęt, o którym cały czas mówimy, on dopływa na front, już jego obecność tam jest zauważalna. No ale te większe ilości to dopiero przed nami, to oczywiście strona ukraińska ma możliwość przejść do działań zaczepnych i nawet w miarę szybko dojść do tych rubieży z 23 lutego, a może i dalej. Szczególnie tutaj w obwodach donieckim i ługańskim. Ale rozumiem, że o Krymie na razie nie mówimy. Strona ukraińska mówi o Krymie i jest gotowa do jego wyzwalania. Co prawda prezydent Zełenski mówił o drodze dyplomatycznej, ale droga dyplomatyczna wsparta działaniami militarnymi jest najbardziej efektywna. Panie generale, bardzo dziękuję za to spotkanie i za te wszystkie informacje. Generał Cieniuch, Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo pana pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i spokojnego, spokojnego dnia. Do zobaczenia. Normalnie już mówiłabym państwu, że w naszym programie to wszystko, ale dziś jeszcze nie. Dziś jeszcze mała niespodzianka spowodowana tym, że dziś rodzi się nasz młodszy braciszek. Ale co to dokładnie znaczy, to już opowie państwu Jan Złotorowicz. Łączymy się teraz z naszym studiem numer... Ile to jest studio? Ile to jest numer? Numer ile to jest studio? Na trzecim piętrze Kuba podpowiada. Dobrze, my jesteśmy na czwartym, przenosimy się na trzecie. Widzą państwo Jana Złotorowicza i nasz młodszy braciszek. Janku, opowiadaj, kim jest nasz młodszy braciszek. Dzień dobry, Kamilo, dzień dobry państwu. No, z mojego punktu widzenia to jest studio numer jeden, bo ja jestem z powrotem w samym sercu redakcji Super Ekspresu. Jak tu państwo widzą w tle, będę za chwilę prowadził program, który się nazywa Raport. Konkretnie raport Złotorowicza. Obiecaliśmy państwu, że raport jako taki nie zniknie. Pamiętacie państwo dobrze, że dużo prowadziliśmy raport specjalny przy okazji wojny na Ukrainie. No i z tego urodzi się zupełnie nowy format dla państwa. Na razie jak najczęściej, ja docelowo codziennie o godzinie 11. Już dzisiaj o godzinie 11 zapraszam. Akurat moim pierwszym gościem będzie Tomek Walczak, bo z nim będziemy trochę więcej państwu, chwilę państwu opowiemy dokładnie, jaką mamy wizję tego programu i co chcemy osiągnąć, ale pod
potem już zapraszam na rozmowę z naszymi gośćmi. Moim pierwszym gościem będzie Mateusz Lachowski, to korespondent wojenny, który cały czas jest i relacjonuje sytuację na Ukrainie. Akurat dzisiaj jeszcze jest w Warszawie, więc będzie tu zaraz ze mną, opowie, jak tam wygląda sytuacja. Porozmawiamy sobie o sytuacji na Ukrainie, ale program ma być nie tylko poświęcony, tak jak to, co wcześniej robiliśmy, sytuacji na Ukrainie. Będziemy rozmawiać z różnymi gośćmi o różnych sprawach, często mieszać trochę tematy, często zmieniać sytuację. Dzisiaj też tak będzie. Zaczniemy od wojny, potem przejdziemy do świata rozrywki, sportu, czy też, ale też i polityki, i pogadam sobie o tym trochę z Jasiem Kapelą. Także zapraszamy na raport, trzymamy kciuki, pozdrawiamy tak ja z góry. Ja tu już siedzę, pozdrawiam was z dołu, czekam, ja państwa zapraszam o godzinie 11:00, startujemy z raportem Złotorowicza. Jan Złotorowicz, docelowo także raport Walczaka chyba, tak? Tak? Ale docelowo, to będziecie, ale o tym opowiadać. Przyjdzie Tomek, to my już tu we dwóch państwu wszystko dokładnie opowiemy. Michał mi podpowiada, dopytaj jeszcze jak często, ale to już mówiłeś, Janku, że tak. Docelowo codziennie, na razie jak będzie czas pokaże, że nie, tak odniosę się do naszych... czas nie pokaże. Już na sztywno, już mogę państwa na dzisiaj na środę na 11:00 zaprosić, ale przede wszystkim zapraszam na dziś na 11:00. Jan Złotorowicz, dziękujemy, pozdrawiamy, trzymamy kciuki bardzo mocno, w razie czego pomożemy. No, ja do wiem. Zobaczenia. A ja jutro, ponieważ jutro nie będzie raportu, no to widzę się z państwem rano, opowiem co tam w Superaku w Ekspresie Biedrzyckim. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiamy i zaproszeniem od Janka kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo ciepło państwa. Pozdrawiamy, dziękujemy za dziś. Mam nadzieję, że pomogliśmy państwu jakoś przyjemniej wejść w ten nowy tydzień. Dobrego, spokojnego dnia, mimo że to poniedziałek, państwu życzę. Wracamy jutro o godzinie 9:00. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu Biedrzyckiej kłania się i do jutra.